Hej, siemanko, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zobaczymy, co słychać u skakunów, których pojemniki aranżowałem w ostatnim odcinku. Jeśli odcinek wam się spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę. To zawsze mnie zmotywuje do zrobienia kolejnego odcinka. Możecie też zostawić subskrypcję na tym kanale, jeśli jesteście nowi. A teraz przechodzimy do filmu. Na pierwszy ogień idzie skakun rozlekinowy. Tak on wygląda. Siedzi sobie. W pojemnikach mi się dużo zmieniło, bo pojawiła się pleśń. Ścianki korkowe musiałem wyjąć. Trochę pozmieniać w wystroju, ale teraz zobaczymy, jak jest w środku w pojemniku skakuna rekinowego. Okej. Otwieramy pojemnik. Biorę karaki. Dosadziłem. Teraz znajdę ten. Będę takim czymś pokazywał tą roślinę. Było wcześniej 5-3 kratki. Musiałem wyjąć. Skakun siedzi tam. Ściankę wyjąłem. Dużo się zmieniło, ale skakun sobie siedzi, jest stresowany. Jeszcze przed chwilą go karmiłem. Już sobie zjadł. I postanowiłem, że nagram odcinek. Teraz lecimy do kolejnego skakuna. Drugi jest Dendryp Hantes Hastatus. Też otwieram pojemnik. Biorę kamerę i pokazuję. Wiem, również wyjąłem ściankę korkową, bo też zaległa się pleśń. Też zasadziłem taką roślinkę. To użyłem kamień, bo w tamtym odcinku chyba nie wkładałem. Dołożyłem tam taki porost. A co się stało z tamtymi porostami? Tamte porosty po prostu spleśniały i musiałem je wywalić. A skakun siedzi sobie. Teraz próbuję stąd wyjąć. Teraz mi na pęcetę. A! Przyznajcie się, że słodziaczek. Ja go wkładam do pojemnika. I pokażę wam jeszcze moją skolopendrę. Tutaj już się zabezpieczyłem, bo nie chcę, żeby mi uciekła. Latać pod regałami, jej szukać. Pęcetę i pojemnik. Miałem brać dwa pojemniki, ale ostatni jest bardzo grzeczny, więc nie będę brał. I też otwieramy. Tu widać. Już ją. Nie wiem, czy chcę ją stamtąd wyganiać. O. Gdzie? Siedzi. Pod tym kamieniem ma jamę, więc pewnie tam zaraz wejdzie. Nie będę już jej wyganiać, ale zrobię jej taki pustynny wystrój. Bo mi ogólnie skolopendry bardzo się kojarzą z pustynią. I zrobię tak. Chciałem nagrać jej karmienie, ale niestety nie chciała jeść. Więc może jeszcze nagram. Tak się prezentuje. Pod spodem jest włókno kokosowe oraz ziemia, żeby rośliny mogły rosnąć. No i tak to się prezentuje. Tak jest zbliżenie na skolopendrę. Przechodzimy jeszcze do mrówek. I oto są nasze jakże lubiane mrówki. Korka na watę.
teraz odkrywam. Robię zbliżenie. Tak to wygląda u mrówek. Są trochę chaotycznie rozmieszczone po próbówce. Nie wiem dlaczego, powinny być wszystkie skupione przy królowej. Ostatnio je karmiłem, tam gdzieś leżą szczątki ofiar. Żyją sobie. Niestety nie ma jajek, larw ani poczwarek. Ale myślę, że na kolejny rok będzie ich mnóstwo. Mógłbym je nakarmić, ale za to karmienie mrówek na każdym odcinku to tak średnio. Więc robię cięcie i przechodzimy do mowy końcowej. Tak, zobaczyliśmy sobie, co słychać moich skakunów, mrówek, salamandry. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. No i hej. A jeszcze bym zapomniał, odłożę aparat. Jeśli chcecie, to mogę wrzucić filmy podróży po roztoczu. Byłem w Parku Narodowym. Niestety nic ciekawego nie znalazłem. Tarpanów nie uchwyciłem. Wszystko, co złapałem już, to były dwa pająki. Zdechły. Nie wiem dlaczego, ale zdechły. A jeśli chcecie, to napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym wrzucił ten odcinek, a ja postaram go się wrzucić. Dzięki za oglądanie. No i hej.